Czyli właśnie, pod ostatnim filmem, pod ostatnią prasówką pojawił się szereg komentarzy, pytań, uwag, wątpliwości związanych z tym, co to jest, a co to nie jest totalitaryzmem. Bo przypomnę, że nazwałem próbę ustawowego regulowania tego, ile dziecko może siedzieć przed internetem, przepraszam, dokładnie rzecz ujmując, że to jest forma totalitaryzmu. No i odezwał się szereg zatroskanych osób piszących na przykład takie rzeczy jak: jeśli zbyt dużo internetu jest szkodliwe dla zdrowia dzieci, a jest, tak jak picie alkoholu też jest szkodliwe dla dzieci, to państwo ma prawo walczyć z takim szkodliwym zachowaniem. Czy pan Szymon też nazwałby zakaz picia alkoholu przez nieletnich totalitaryzmem? Albo nawet tutaj u nas na grupie, prawda, zaraz odkopię ten komentarz, który gdzieś mi się tutaj... No właśnie, teraz ograniczenie alkoholu i tytoniu padło tym samym. I zostało zwrócone też uwagę, że jest przecież coś takiego jak uzależnienie od internetu, więc w ogóle w czym problem? Więc tak, ja mam tutaj, czyli tak, z uwagi na to, jak dużo osób odbiło, że tak powiem, ten komentarz w tym stylu, to podejrzewam, że ja coś być może niedostatecznie precyzyjnie zakomunikowałem. Więc są dwie w ogóle sprawy. Po pierwsze, porównywanie internetu do rzeczy takich jak alkohol lub inne używki jest bez sensu, ponieważ alkohol jest toksyczny sam w sobie, tytoń jest toksyczny sam w sobie i tak jak tutaj żeśmy rozpisywali nawet na grupie, to nie są rzeczy w jakiś sposób neutralne czy mogące powodować coś dobrego, tylko to są rzeczy po prostu toksyczne, zwłaszcza dla dzieci, tak? Natomiast internet sam w sobie czymś takim nie jest. Jeżeli ktoś by chciał mówić, że media społecznościowe są używką, to gdzieś tam można jakąś argumentację stosować, ale na pewno nie internet sam w sobie. No to na internecie można encyklopedię czytać równie dobrze. To, że od internetu można się uzależnić, to można się uzależnić też od zakupów albo od jedzenia, prawda? No i, ale co z tego? Te rzeczy nie są toksyczne same w sobie, tak? Więc nie robiłbym tego typu porównań. Po drugie, który zakaz jest totalitarny, a który nie? I totalitaryzm co do zasady to jest dążenie rządu czy jakiejkolwiek władzy do kontrolowania jak największej liczby aspektów życia publicznego i prywatnego obywateli. I myślę, że nie będzie radykalnym stwierdzenie, że istnieje rozróżnienie na sferę prywatną i sferę publiczną życia społecznego. Oczywiście gdzie dokładnie jest granica tego, co jest prywatne, a co publiczne, no to jest trochę płynne. Można się kłócić, niektórzy będą uważać, że to już jest publiczne, inni, że tamto jest jeszcze prywatne, ale chyba nikt nie kwestionuje, że są rzeczy, które są kwestią publiczną i są rzeczy, które są kwestią prywatną. Nie wiem, jak na przykład to, co ja sobie zjem na śniadanie w domu, wydaje mi się względnie prywatną sprawą, ale to, co ja na przykład będę sprzedawał ludziom na śniadanie w moim barze, no to już jest trochę bardziej publiczne, tak? A to, co reklamuje na przykład jako jedzenie na śniadanie, to już chyba w ogóle całkiem publiczne jest. Ponownie, to co dokładnie jest czym, to można się kłócić, ale chyba nikt nie kwestionuje, że są rzeczy i takie, i takie. I w momencie, kiedy państwo zaczyna wchodzić w regulowanie rzeczy prywatnych, takich najbardziej prywatnych, takich jak to, jak długo możesz siedzieć z telefonem w ręku, no bo robisz to gdzieś w zaciszu swojego domu, prawda? No to dochodzimy do sytuacji, w której państwo, w ogóle fakt, że istnieje taki przepis regulowany prawnie, wprost zaznacza, że państwo wchodzi w kompetencje organizowania twojego życia w domu, nawet jeżeli chodzi o dzieci. Ponieważ to nie o to chodzi, że dziecko może se siedzieć przed internetem ile tylko zechce. No chyba każdy minimalnie odpowiedzialny rodzic wie, że to powinno być w jakiś sposób regulowane, ale to w najmniejszym nawet stopniu nie jest rola państwa decydowanie, jak dużo dokładnie powinno dziecko siedzieć przed internetem. I to nieważne, ja nie mówię tego w tym sensie, że państwo nie może podjąć właściwej decyzji na tym polu. Nie chodzi mi o to, że państwo nie mogłoby zrobić dobrych regulacji w tym aspekcie, w sensie skutecznych regulacji w tym aspekcie, ale fakt jakichkolwiek regulacji państwowych w tym aspekcie sprawia, że państwo wchodzi w kompetencje rodzica. Bo założenie organizacji tej najmniejszej komórki społecznej jest takie, że to ty zasadniczo wiesz, co jest dobre dla twojego dziecka i
państw i uprzedzając hasła, bo ja wiem, że w tym momencie zaraz padło hasła, to co, to państwo ma w ogóle nigdy nie reagować, jak się dzieje dziecku krzywda? Nie, no to jest zupełnie osobna sprawa. Jeśli dzieje się dziecku krzywda, no to faktycznie może istnieją przesłanki za tym, żeby państwo zaczęło decydować za ciebie w tym aspekcie, jeżeli są przesłanki, by założyć, że ty sobie z tym nie radzisz, albo że robisz komuś krzywdę, jako rodzic na przykład, prawda? Ale prewencyjne, na wszelki wypadek regulowanie tej sfery życia, to jest właśnie, wydaje mi się uprawnionym nazwanie tego działaniem totalitarnym, ponieważ to jest poszerzanie sfery regulacji, sfery wpływu państwa do jak najszerszej liczby aspektów życia, w tym wypadku prywatnego. I tyle zasadniczo. I ponownie, ja wiem, że może być masa, że tak powiem, szczegółów tego, gdzie dokładnie co się zaczyna, ale chyba nikt nie sugerowałby, że chyba nikt nie chciałby tego typu regulacji w swoim własnym życiu. Tak mi się zdaje po prostu. No i tyle, nie wiem. Czy to rozwiewa wątpliwości, że tak powiem, które się tam pojawiały, ale jak coś, to zapraszam do komentowania oczywiście. A czy w tej chińskiej tam ograniczeniu tam nie było czegoś takiego, że dostęp do edukacyjnych portali nadal będzie, nawet jak się wykorzysta ten limit 2 godzin, to nadal będzie dostęp do tych edukacyjnych rzeczy? Tak, ale to jest tak, że internet co do zasady jest wyłączony poza tymi rzeczami. To nie tak, że rzeczy z internetu są wywalone, to nie tak, że rzeczy potencjalnie szkodliwe z internetu są wyłączone, tylko rzeczy zatwierdzone jako nieszkodliwe mogą być włączone na tej zasadzie. To ja nie jestem wcale przekonany, żebym podzielał twoje stanowisko. Okej. Okay. Czy wiesz, wydaje mi się, że mamy mnóstwo danych, że fakt, że ty powiedziałeś, że media społecznościowe, bo to są głównie media społecznościowe, ale to nie jest tylko media społecznościowe, bo jak wejdziesz na dowolną stronę w internecie, pomijając jakieś często funkcjonalne, to one są zbudowane w ten sposób, żeby cię na tej stronie zatrzymać, żeby cię czymś złapać i żebyś to dźgał, tak? Mm-hmm. To nie ma znaczenia, czy to jest Facebook, czy to jest Allegro, które zaraz ci zacznie wyskakiwać powiadomienia, a może cię interesuje jeszcze to. Więc sama ta idea tej jakby pętli dopaminowej, że masz cały czas coś nowego, ona też jest czysto biologiczna, tak? Tutaj media społecznościowe nie działają na zasadzie magii, tylko to jest tak jak alkohol, tylko no nie bezpośrednio, tylko działa trochę w bardziej skomplikowany sposób, no. Tak, ale wydaje mi się, że rzutowanie, w sensie ja się zgadzam, że jest masa stron w internecie, powiedzmy, które działają w jakiś sposób, ale nawet Allegro, tak, jeżeli działa na jakiejś podobnej zasadzie, to działa na radykalnie mniejszej skali niż media społecznościowe, zaryzykuję stwierdzenie, bo nie ma kontaktu, prawda, z drugą osobą, nie ma systemu oceniania ciebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ponownie, nawet jeżeli znajdziemy więcej niż jedno, w sensie dużo stron, które w internecie działają na podobnej zasadzie, to nadal wydaje mi się, że w momencie, kiedy zaczynamy rzutować to na cały internet, No to tak jak mówiłem wcześniej, to zaczynamy robić kontrolę na wszelki wypadek, zamiast reagować, kiedy jest coś nie tak. To mówię, moim zdaniem całkiem dobre porównanie jest do cukru. Bo cukier sam w sobie nie jest toksyczny, tak, a może być nawet potrzebny, tak, organizmowi w jakichś sytuacjach, no ale... No jakby na to nie spojrzeć, masa produktów jest przesłodzonych i bardzo wielu rodziców nie ogarnia tego, na ile konsumpcji cukru powinni pozwalać dzieciom. Ale w momencie, gdyby ktoś stwierdził, że no to w takim razie państwo powinno kontrolować, ile ty słodyczy kupiłeś już w tym miesiącu czy w tym tygodniu, no to ja bym się zaczął martwić i może nazwał to właśnie kierunkiem w jakimś totalitarnym, bo to jest, wiesz, bo w momencie, kiedy w ogóle zaczynamy coś takiego kontrolować, to muszą powstać albo zostać uruchomione, które już powstały wcześniej, narzędzia do wglądu do tej sfery prywatnej, żebyśmy mogli odgórnie na to reagować. I w sensie, podobnie, ja nie podważam w najmniejszym stopniu, że to jest odpowiedź na coś, że to jest odpowiedź na problem, że to jest odpowiedź na jakiś szkodliwy problem, no tylko mi się wydaje, że to jest bardzo niebezpieczna odpowiedź po prostu. Nie, miałem się zastanowić, w sensie, bo, znaczy, ale to jest tylko moje prywatne zdanie i to też nie jakoś silne. Na zasadzie, czy być może, czy, znaczy w mojej ocenie, ty możesz trochę nie doceniać tego, jak duży wpływ ma telefon czy komputer, nawet bez mediów społecznościowych. Możliwe. Ja na przykład nawet się złapałem na tym, to już dłuższy czas temu, tak, już parę lat temu, że miałem taki moment, że jak nie wiedziałem, co robić, to siadałem do komputera. I
to było w tym momencie chore właśnie, bo to nie powinien być nawyk, a ponieważ no, że jestem z tego pokolenia, które siedziało przy kompie generalnie dużo czasu, to już wyrobiłem to, że jak nie wiem, co robić, to siadam do komputera. Zamiast, wiesz, zrobić cokolwiek, posprzątać, poczytać książkę, przejść się na spacer, cokolwiek, to ja siadałem przy kompie i nie robiłem nic. To nie to, że tam, wiesz, grałem, tylko po prostu siedziałem przy kompie jak debil, nie? No wiem, rozumiem, to jest, no bo to jest, no bo to się zrobił, właśnie to, dla nas to był komputer, teraz to jest smartfon pewnie, no, że to jest domyślny zjadacz czasu, nie? Że to jest podobne tak. zjawisko, chociaż oczywiście znacznie bardziej zintensyfikowane, jak to, że kiedyś telewizor zawsze leciał w tle u niektórych, w niektórych domach, nie? I jak ktoś akurat miał chwilę wolną, nie wiem, czy kojarzysz takie zjawisko, ale mam wrażenie, że w wielu domach domyślnie zawsze leciał telewizor w tle. I jeżeli ktoś nie miał co robić, to akurat po prostu łapał chwilę tego, co tam leciało. I w sensie ja się zgadzam, że to jest niebezpieczne. W sensie, jeżeli ktoś uważa, że no nie, że ta ocena jest niewłaściwa, bo tak naprawdę to jest aż tak szkodliwe, że wymaga tego, że wymaga tej reakcji, to rozumiem, tak? W sensie, ja się nie upieram, że to jest jedyne możliwe, słuszne spojrzenie na tą sprawę, ale mi się wydaje, że to jest zdecydowanie zbyt daleko idąca ingerencja po prostu i nie chciałbym, żeby tego typu pomysły się rozprzestrzeniały na naszą sferę polityczną po prostu. Nie wiem, znaczy w sensie tak, znaczy ogólnie się może zgadzam, że to są Chińczycy, tak? Jakby to oni mają dziwne pomysły, ale... Może inaczej, możemy powiedzieć, że coś trzeba kombinować w tym kierunku, nie jestem pewien, czy to jest najlepszy sposób. W sensie może tak, ja myślę, że jestem, ja nie, bo dla jasności, ja nie mam problemu z jakimiś formami regulacji dotyczącymi użytkowania internetu czy mediów społecznościowych przez dzieci, tam gdzie to jest faktycznie potrzebne. No chociażby, wiesz co, to widzisz, to może będzie kontrowersyjne, bo o to się dużo ludzi rzucało w drugą stronę. Ja nie mam problemu z tym, żeby ktoś na przykład wpadł na... żeby ktoś, no podobnie, jak to dokładnie zrobić, to jest drugie pytanie, ale żeby jakąś formę uwierzytelnienia, jakąś formą uwierzytelnienia cyfrowego obwarować strony pornograficzne na przykład. Bo w zasadzie czemu nie, jeżeli to jest treść z definicji 18+, do której dzieci absolutnie nie powinny mieć dostępu. Wiesz, i w sensie ja rozumiem wszelkie obawy w stylu o matko, baza danych ludzi, którzy gdzieś się logują, no ale ponownie, być może, podkreślam, dałoby się to zrobić w jakiś sposób bezpieczny, tak? Ja wiem, że to nie jest to samo, co pokazanie dowodu pani w kiosku, jak to kiedyś tam ludzie, którzy żyli w latach 90. być może pamiętają zjawiska przed internetem, ale wydaje mi się, ale ja na przykład nie widzę problemu z jakąś formą uregulowania tego, żeby w miarę możliwości uniemożliwić dostęp do tych treści ludziom, dla których są szczególnie szkodliwe, tak? I tak samo nie mam żadnego problemu z tym, z egzekwowaniem ograniczenia wiekowego na przykład na mediach społecznościowych, które są wszystkie 13+, chciałbym przypomnieć, a niektóre 16+ chyba są nawet, a to ograniczenie jest w żaden sposób nieegzekwowane, a być może powinno być. Jak mówię w tę stronę, to zwykle zarzucają, że popieram totalitaryzm. Nie, ja rozumiem, że są różne spojrzenia na to. Ja rozumiem i ja całkowicie popieram maksymalną ostrożność w tej kwestii, żeby nie przegiąć, tylko no to taki luźny komentarz po prostu. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.